Czasami zdarza się, że zwierzę jest nosicielem, jest gospodarzem dla na przykład kokcydii, dla na przykład giardii, czyli lamblii. To są pasożyty, które są niebezpieczne dla psów, niebezpieczne dla kotów. W rutynowym odrobaczeniu niestety nie zostaną ujęte działaniem leków. Są to po prostu preparaty, które akurat na te gatunki pasożytów nie działają. Tu są potrzebne inne preparaty, nie używane tak często jak te typowe, preparaty odrobaczające. Natomiast z kolei inwazja tymi pasożytami w badaniu parazytologicznym jak najbardziej wyjdzie i postawi odpowiedź i da odpowiedź na pytanie, czy jest, czy nie ma pasożytów. I tutaj jeszcze jedna ważna informacja. Wspomniałem już o giardii, o lamblii. Jest to nieprzyjemny pierwotniak, natomiast nieprzyjemny dla psów, dla kotów. Ciężko leczący się, chociaż dający się wyleczyć, ale bardzo ważna rzecz, jest to zoonoza, tak? Czyli jest to choroba, która zagraża ludziom i jeżeli mamy w domu psa lub kota, u którego została zdiagnozowana giardioza, czyli choroba wywoływana przez giardię, no niestety człowiek też jest narażony. Absolutnie jako lekarz weterynarii nie chcę i nie mogę wchodzić w kompetencje kolegów lekarzy medycyny i sugerować, proponować jakieś schematy leczenia, ale jeżeli u zwierzęcia naszego jest zdiagnozowana giardioza, a my jako ludzie mamy jakieś niepokojące objawy ze strony przewodu pokarmowego, niewytłumaczalne te objawy są, tak? Nie dlatego, że najedliśmy się kilograma cukierków i teraz nas brzuch boli, ale nie jesteśmy w stanie dać odpowiedzi, dlaczego mamy te nieprzyjemne objawy ze strony przewodu pokarmowego, proszę zgłośmy się do lekarza medycyny, powiedzmy u mojego zwierzęcia został wykryty taki i taki pasożyt, proszę zaproponować dalsze postępowanie, bo jak tego nie zrobimy, jak to pominiemy, to niestety konsekwencje zdrowotne dla nas, dla ludzi też będą nieprzyjemne. Jeżeli mówimy już o pasożytach przewodu pokarmowego, bardzo często właściciele mówią, chcę coś do odrobaczenia, mój pies ma owsiki, bo tak szura pupą po podłoże. No, śmieję się w duchu, bo tutaj no, z niewiedzy, ale właściciele popełniają błąd. Nie, owsicy na pewno pies nie ma. Owsiki są to pasożyty, które u psów, u kotów nie bytują, nie są typowe dla tych organizmów, także na pewno nasz pies, nasz kot nie będzie miał owsików. Przyczyny świądu są inne, to już trzeba zbadać klinicznie psa, żeby móc dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, co wywołuje tego typu zachowanie u psa, ale tu mogę uspokoić, na pewno owsików nasz pies, nasz kot nie będzie. Jakbyśmy trzymali w domu konia, owszem, tutaj owsica jest bardzo prawdopodobna, ale pies, kot owsików mieć na pewno nie będzie.